Dobra, co my tu mamy za zlecenie? Muzyka jest za głośna, dobrze, to ściszymy. Czekaj, a faktycznie głośność muzyki na 100. Kto to tak ustawił? Jakiś chyba meloman. Jezu, strasznie. Po tym update'cie mi się coś zmieniło. Głośność efektów otoczenia. Tak. Co? Dobrze, już spokojnie. Lecimy z tym zleceniem. Hej, nie pytaj, co się stało z moim samochodem. Chciałem zaszpanować takie jednej, no i chyba się przejechałem po kilku większych krzakach, dziurach, kamyczkach. No i jakiegoś kaktusa też musnąłem. Może dwa? Kaktusa? W Polsce jesteśmy, halo. Oszczędź mi tłumaczenia, do czego służy taki samochód. To bo powinno być napisane: oszczędź mi tłumaczenia, do tego służy taki samochód. Twierdząco, no nie? Przy okazji, sprawdź proszę stan płynów. Po tej ilości piachu zaczęło brakować płynu do spryskiwaczy. Na koniec dodam, że było warto. Daj znać, jak poszła naprawa. Było warto. 6-9 i te sprawy. No dobrze, idziemy. Ej, oni cały czas cisną na te płyny, bo to jest taka, wiesz, nowość w Car Mechaniku, że się płyny wymienia, no nie? Dobra. O kurde, tu nie ma pół samochodu. Zobacz. Nie ma koła! Jak on tu w ogóle przytargał tą furę? Tragedia! Tragedia! Tu nie ma pół samochodu! Co jest? Dawaj go na myjnie najpierw, żebym widział w ogóle, gdzie ten samochód jest. Dawaj go na myjnie. Ja pierdzielę! Trzeba pół samochodu naprawić! Panie czarodzieju! Dobra, z zewnątrz umyjemy, bo wiadomo, że tam po krzokach jeździł. Kilka kaktusów obtarłeś? Ty obtarłeś chyba... całe stado krów, ziomek. Dobra, wiecie co, ponieważ napisał, że... Poczekaj, co on tu napisał? Napisał, że chciał zaszpanować jakiejś jednej i potem napisał, że było warto. Więc pewnie się domyślacie, że trzeba też i wnętrze tego samochodu jakoś przetrzeć szmatką. Dobrze, patrzcie, on stoi na cegle. Ale fajnie to jest zrobione. O ja, tylko Polak mógł wymyśleć taką grę, no. Bez kitu. Idziemy na podnośnik. Ja pierdzielę. No dobrze, no będziemy musieli tu dopasować parę rzeczy. Co, od czego zacząć w ogóle? Od uzupełniania płynów? Nie wiem, no. Chłodzenie, chłodnica, a? Co? To na pewno trzeba wymontować. Okej, wentylator od chłodnicy, spoko. Aż, kuźwa, zapomniałem o tym płynie, żeby go spuścić. Ajajaj. Alternator wygląda paskudnie. Ale wiecie co? Mam bardzo dobry dostęp do silnika, zobaczcie. Wszystko mogę sobie elegancko powymieniać. Jak w Polsce? No normalnie, ta gra jest polska. Ludzie z Rzeszowa ją zrobili. Co ty nie wiesz? To jest polska gra, Car Mechanic Simulator. Pyk. Demontaż, filtr oleju. O, tutaj coś jeszcze mamy. Ha, widać jakie zardzewiałe. Ty, ale ja nie mogę tego samochodu w żaden sposób przetestować. Trzeba mu jakieś kółko dosztukować tutaj. Jakieś zapasowe. Czekaj, ja muszę sobie takie kółko kupić do testowania samochodu. Weźmiemy najcieńszą, najmniejszą felgę jaka jest i najtańszą oczywiście. Najtańsze tu jest $60, czy tam kredytów, czy tam złotych. O, jest za 20 do testowania furek. Ilość 1, wielkość 12 to jest najmniej. Kupujemy felga i do tego jakaś najtańsza opona. Najtańsze co jest. O, tutaj będzie 48 zł i 12 szerokość. Kurde, jakie tam miałem. Dobra, mniejszej się nie da, więc to chyba będzie to. Chodźmy sobie to poskładać. Rozdziel, zamontuj. O, pasuje, super. Jakie małe kółeczko. Jak od sportowej taczki. Siema ty mysz. Tryb badania do szybkiego sprawdzania części. Zaraz to zbadamy wszystko. Tylko najpierw chcę zamontować kółko. Patrz, jakie malutkie, boże. Cip, czekaj, jak się tu... Aha, wyważ, pyk. I pyk. Zabieramy kółko i montujemy je tutaj. Je będzie pewnie trzeba zdemontować, bo tam jest pół samochodu do wymiany. Ale na razie zróbmy tak, żeby jeździł. O kurde, doskonale będzie pasować. Ja pierdzielę. O, to jest 12 cali. Słuchajcie, w moim monocyklu jest 16 cali. A tu jest 12 w tym. Ja pierni.
Kurczę, gościu. Weź to jak do hulajnogi. Dobra, nieważne. Uzupełniamy płyny. Czekaj, płyn do spryskiwaczy. No, chcę, żeby jeździł. To będzie moje takie kółko do testowania samochodu. Jak jakiś samochód przyjedzie bez koła, to będę miał do montowania. No to kosztowało tam trochę, ale dobrze będzie. Jest kółko do zabawy. Cześć, co? Aha, dobra, bo nie mam chłodnicy. Co wy tu mówiliście? Do szybkiego badania. Tryb badania. No i mamy tutaj też pokazane. Tu koło do wymiany jest. Ale to z popsutym kołem też jakoś pojedzie, no nie? Bo chodzi o to, żeby zbadać, żeby było widać. Ty, on ma napęd na 4 buty. Faktycznie to jest Ford Focus RS. Zoba. Ekstra. To sobie... Czekaj, bo ja nie chcę już tego trybu badać. Aha, dobra, nieważne, ja już tak to mogę badać. I nie wiedziałem. Aha, zobacz. To się po prostu klika w silnik i mechanik laserowym wzrokiem robi pomiar. Tak mniej więcej ogląda, co tu do wymiany jest. Aha. Ale ułatwienie, ja nie robiłem tego jeszcze. Dostaję za to expa. Patrz, zawieszenie, tak mniej więcej się bada w ten sposób. Ale kozak. Dobra, silnik mamy zbadany na maksa jak się da. Jeszcze powinien ten, laserowym wzrokiem, wiesz, bo tu mogę tak? A, zawieszenie, okej. Ale kozak. Patrz, i wszystko możemy zbadać w ten sposób. Nie wiedziałem, ty. Dobra, 9. I tutaj też, aha, z każdej strony. Ale za to się, ty, ja wbiłem poziom dzięki temu. Ile mam godzin w GTA i tak na oko? Oj, nie wiem. Jakbym musiałbym zsumować jeszcze to, co na PC-cie grałem. Oj, do góry dziadkiego, tak? Aha, ja mogę przez karoserię badać nawet. Zbiornika paliwa nie możemy zbadać. Zawieszenie zbadaliśmy na max. Ej, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Fajne. Bezpieczniki. Teraz nam wszystko powychodzi. Okej. Moduł ABS nie możemy zbadać. Tego nie możemy. Ciekawe właśnie, czy silnik odpala. Alternator był popsuty, więc... Ej, jak się z tego wychodzi teraz? Patrz, ja nie chcę już trybu badania. Co jest? Jak mam z tego wyjść? O, dobra, już mam. Okej. Bez elementów karoseli samochód powinien jeździć. Teraz podejrzewam, że nie odpala. I robimy tak. Najpierw patrzymy, co żeśmy wymontowali. Więc dodaj do listy. To sobie dodajemy. Musisz dziękować. Nie no, dziękuję bardzo. Bardzo mi to pomogło. No, nie wiedziałem o takiej opcji, że tak można, wiesz, naciskasz sobie i wszystko się samo bada. Myślałem, że za każdym razem trzeba robić, wiesz. Dobra, lista zakupów. Pyk, lista zakupów, chłodnica. $200, kurczę. Czy tam złotych, to będzie w elektryce. Podejrzewam, że w silniku też coś tam nie tak. A samochód fajny, jeździłbym. Montujemy. Tu jeszcze dużo do wymiany jest, ale tylko chcę, żeby go odpaliło i wiesz, pójdziemy na testy. Okej, tutaj bardzo dobrym stanie wiatrak do chłodnicy. Ciekawe, czy coś z silnikiem w środku jest nie tak. Miska olejowa, widzimy, że jej tu praktycznie nie ma, więc możliwe, że oleju też nie ma. Weźmy sobie bagnet. Chłop pół samochodu rozwalił, żeby babie zaimponować. Ale nie, wszystko w porządku, ale jest. Bardzo dobrze. Czy tu się zarabia kredyty? No pewnie. Ja mam 8000 kredytów teraz. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy. I zobaczcie, tutaj wszystko zardzewiało. To będzie trzeba powymieniać. Tutaj płyny są. I wiecie co? Samochód powinien już jeździć. Musielibyśmy zbadać jeszcze zbiornik, ale chyba jest w porządku. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Dobra, wiecie co? Spróbujmy nim pojeździć. Moment. Mapa i nie tor wyścigowy, tylko tor testowy. O, właśnie. I spróbujmy. Intercooler średni? Tak. Urwał coś jeszcze. Tu czegoś jeszcze brakuje. Dobra, weźmy tak. Montowanie. Nie no, zobaczymy, czy da się jechać bez przedniego zderzaka. Chyba nie da się. Zobacz. Dobra, a jak to pośredni intercooler, czyli on jest chyba w zderzaku, wydaje mi się. I my chyba musimy ten przedni zderzak domontować. No trudno, chłop będzie płacił za to. Przed chłodnicą powinien być, czyli to jest chyba element zderzaka. Możemy, nie możemy zamontować tego intercoolera pośredniego, jeśli nie mamy zderzaka. Chyba na to wychodzi. No dobrze, to wchodzimy w karoserię. Pyk. Co to nam się tu wybrało? Wróć. Okej. I tak, kupujemy na pewno zderzak przedni, reflektor i reflektor. I coś tutaj jeszcze do przodu jest? Ty, a może lusterka pourywał? A szyby ma w ogóle? Ty, lusterka pourywane. Z jednej strony lusterko urwane. Szyby widzę, że są. Przednia szyba chyba do wymiany jest. Więc tak, musimy kupić przednią szybę. Przednia. I lusterko to będzie lewe. Prawe, czyli to. Zamontujemy mu, żeby miał chłop. No będziemy musieli chyba przemalować go w jednym kolorze, nie wiem. Po 10 wsadzić tam.
Bez przesady. Ej, czarny cały zerzak. A tablicę obojętnie jaką, nie? Jaką znajdziemy na polu, to zamontujemy. Doskonale. Teraz zobaczmy tu do środka. Ha, widzicie? Pojawiło nam się. Intercooler średni, nie pośredni. Ale to właściwie też jest pośredni intercooler, no nie? Intercooler. Intercooler. To będzie to. Czyli faktycznie musieliśmy ten zderzak domontować. Tablicy nie mamy. To jeszcze błotnik mamy do zamontowania. Pyk. Dobra, montujemy. Aha, na podnośniku, dobra. I błotnik, to chodźmy w karoserię. Błotnik przedni prawy. A tamten jest? Zardzewiały. Chyba będę musiał go wymienić. Ja pierniczę. Idź pan do ciula. Jak tam naprawy? No Tomek ma kupę roboty, z przewagą kupy. Jaką on ma rejestrację? A, ma maska? Dobra, tu też mu powymieniajmy. Czy nie? A to jest w ogóle wymagane, żeby to wymieniać? Taką ma rejestrację. 81G80Y. Da się to dokupić jakoś? Muszę mu coś kupić, no. Ale czekaj. Musi być dokładnie taka? Jest jakaś biała po prostu rejestracja. Nic na niej nie ma. Na dole ma napis? Nic nie ma, totalnie. Ej. Dobra. Jest tu taka... Nie widzę takiej rejestracji. Nie ma... O, jest całkowicie biała, dobra. O ja... Co tu napis... O, dzięki, że mi napisałeś na czacie. Kurde. Ale mi pomógł, chłop. Czekaj, co ja tu zrobiłem? Nie mogę nacisnąć... Aha, w ten sposób to się robi, dobra. Czyli mamy tak, 8, 1... A tu musi być chyba tu. Ta ósemka była gdzieś tu. Tu musimy dać cyk. Jeden. Jak mi pomógł. Na czacie napisał mi numer rejestracji, żebym sobie wtagował. Powinienem normalnie pójść do urzędu, no nie? Ale dobra, Tomek coś tam sam wyklepie i będzie dobrze. 8 i 0 chyba, tak? To jest... Chyba 0 to było. I Y. Jak krzywo. Ale może będzie po środku, zobaczymy. 1000 kredytów?! Mam nadzieję, że... Jak krzywo. No i dobra, co mnie to obchodzi? Jest, jest. Big boy, tak? Ej, fakt, nie skojarzyłem tego. No mówię wam, tą grę musieli stworzyć Polacy. No to jest proste. Ja nawet tego nie skojarzyłem, bo się skupiam tutaj, żeby w ogóle naprawić ten samochód. Dobra, ściągamy ten błotnik też. I lusterko też. Dachu chyba nie można wymienić. W ogóle bardzo ładny model, trzeba przyznać. Ty, a co to było? Aha, to była chyba Tesla. Mamy też karoserię do Tesli, zobaczcie. Więc tak, błotnik lewy, maska i lusterko. Cip, montujemy. Felę muszę zmienić? No tak, tak, widzę na dole, że zardzewiała. Zresztą byliśmy w trybie badania, to, tośmy to sprawdzili. A tutaj czegoś jeszcze tak brakuje, no nie? Tak pusto. Przez ten grill, jak się patrzy. No dobra. Czekaj, bo nam brakowało intercoolera. Okej, zobaczmy, czy ja już mogę nim gdzieś pojechać. Chodźmy na mapę. Testowy tor. Aha, dobra, bo nie zainstalowałem, bo na podnosimy. Dobrze. Montujemy. A, wiecie co jeszcze musimy zrobić? Musimy zrobić bardzo ważną rzecz. No. Musimy wszystkie pomiary zrobić po kolei. Miernik elektryczny, elektroniczny. Robimy pomiary, bo z tego też bardzo dużo wychodzi. Alternator już wymieniliśmy, więc pokazuję go na 100%. Jest wszystko w porządku. Bezpieczniki ekstra, przekaźniki. Wszystko chyba super wyjdzie tutaj. Ale za zbadanie każdej rzeczy tym miernikiem nie dostaje expa, zobacz. Także naprawdę warto to robić. Miernik kompresji. Tutaj wyjdzie, czy... Mamy kompresję w cylindrach. Ale wygląda na to, że wszystko w porządku. Wszystko super. I OBD jeszcze. Będzie się przechylał. Ja to właśnie chcę sprawdzić, czy on będzie na tej oponie się przechylał jakoś, wiesz? Zaraz zobaczymy. Wydaje się, że trzeba będzie pomalować. Nie mam chyba lakierni, więc chyba mu nie pomaluję. Zobaczymy. Dobra, odsysarka już nie, bo to nie dotyczy. Okej, wygląda na to, że to chyba wszystko. To zainstalowaliśmy. Zobaczmy, czy już mogę nim gdzieś pojechać. Tak, jest najszybciej to sprawdzić, więc... Nie można uruchomić silnika. Jak dobrze. Dlaczego? Wszystko jest w porządku. To nie wiem, czy my nim pojeździmy. Miskę olejową zmień, tak? Zaraz... ty, on ma akumulator w ogóle? Jest tutaj. Ale powinien odpalić, no nie? Wiecie, no miskę olejową zmienimy tak czy inaczej, ale powinien samochód odpalić, bo... Ty, a może świece sprawdzimy? Powinien odpalić dlatego, że ma normalnie olej.
Zresztą bez oleju też powinien odpalić. Trochę słabo wychodził, ale by odpalił, no. Jakby był dobry. Coś widzę, że tu świetnie. Nie, zbadane. W porządku wszystko wyszło. To czemu chłop nie może odpalić? Czekaj, tu żeśmy poinstalowali wszystko. Tu żeśmy poinstalowali. Tu coś nie jest nie tak. Ale tak na chłopski rozum, no to nie przez jakąś tam obdartą miskę olejową powinien, zwłaszcza jeśli jest olej. Nie, świece są dobre, bo żeśmy je zbadali miernikiem. To było to chyba. Ciekawe będzie, jak drugi raz zbadam, czy dostanę experience. A już nie, kurde, wycwanili się. Bezpiecznik, bezpiecznik. Gdzieś tutaj się to badało, może nie tym. Kaźnik, OBD chyba się to badało. Tym. Wydech, może być też wydech. Właśnie wydech jest zardzewiały. O, tutaj świece zapłonowe. Cewki, srewki, to już badaliśmy, wszystko jest w porządku. Sprawdźmy ten wydech, bo wydech jest połączony z turbosprężarką. Przewody od powietrza od interkulera. Czekaj, zaraz zobaczymy, no. Faktycznie, to może być. Widzicie, co dwie głowy to nie jedna. Jak jesteśmy na streamie, to możemy... Tutaj to tak wygląda, no nie, jakby trzeba było coś zamontować. Ja też się tak naciąłem, bo tu jest taka rura, ale wiesz co, w Car Mechaniku nie ma wszystkich części pokazanych. Nie ma tej rury tutaj, tutaj. Tu nie ma połowy rzeczy tej instalacji. Nie ma tych przewodów nigdzie poprowadzonych, tylko masz, o, takie gołe części, no nie, bez żadnych przewodów. A tutaj masz turbosprężarkę i tutaj, o, myślisz, no co jest, kuźwa, nie? Taką dziurę masz wielką. Tak samo tutaj. Od do lotu. Powinno to gdzieś, wiesz, what the fuck, nie? No i tak jest. Tak jest niestety. Tu musimy się domyślać, że wyobrazić sobie, że to jest. Nawet jak, zobaczcie, nawet jak wyjdziemy z tego widoku demontażu czy montażu części, to tej rury, tego przewodu tutaj nie ma po prostu, nie? Więc to jest słabe. Komputer silnika? Tu chyba też nie ma tak. Chociaż nie, jest dobrze. Jest, faktycznie, miałeś rację. To jest sterownik, ale to wszystko jedno. Sterownik, komputer. Musimy jakoś rozwiązać ten problem. Dobrze, no to... Co, stawiamy chyba na ten układ wydechowy. A może po prostu wymieńmy wszystkie części, które są złe, bo i tak będziemy musieli to zrobić. Dobra, rura wydechowa była tragiczna. Dodajemy, kupujemy, montujemy od razu. Ale się to fajnie montuje. Znaczy, kupuję wszystko teraz. Strasznie ułatwili granie w Car Mechanica. Dlatego ja sobie robię taki challenge teraz, żeby to dodatkowo, wiesz. Dobra, chodźmy na mapę. No nie, dobra, trudno, trudno. Odsysamy olej, robimy remont. To, co damy radę zrobić, to zrobimy. Pompa paliwa, pompę paliwa już sprawdzałem w taki sposób, że... O, widzę... A nie, ty masz rację. Czekaj, bo ona chyba jest zardzewiała. Ty patrz, mogę... Nie, dobra jest, dobra jest. Ale wydawało mi się przez chwilę, że jest zardzewiała, ale nie, jest dobra. Z tyłu zawieszeni w ogóle generalnie samochód z tyłu wygląda dość dobrze. Chociaż jak woził babkę gdzieś tam po krzakach, no to ja bym te tuleje gumowe może posprawdzał, ale tu z tyłu zawieszenie wygląda w porządku, to wygląda tak, jakby on tylko tym przodem gdzieś tam zarył, no nie? To kółeczko. No dobra, spuszczamy olej. Jak to jest tutaj z optymalizacją? Wiesz co, Migra działa dobrze, chociaż komputer tak wszedł na wyższy obrot, także, no, wymagania są spore, a ta gra nie wygląda, jakby miała mieć wysokie wymagania, umówmy się, no nie? Więc wydaje mi się, że optymalizacja jest taka średnia. Olej w bardzo dobrym stanie. Wydaje mi się, że mechanicznie samochód jest dobrze, jeśli chodzi o silnik. Tylko właśnie to takie, o, rzeczy, które były wystawione na jakieś uszkodzenia typowo jezdne, no nie, są... Ciekawe, czy jak zamontuję mu byle jaką felgę najtańszą, to czy będzie w porządku, czy... Dobrze, to mamy. Tu musimy też sporo zdemontować, bo mamy drążek, przekładnię kierowniczą, znaczy się do zdemontować. O kurde, co to? Aha, to jest ta miska olejowa. To miskę olejową już powinniśmy zdemontować, bo mamy odtegowany olej. Spódnicę już żeśmy wymienili też. Tu patrzę, tu wszystko bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie, musimy... Siema, okej, siemaneczko. Chłodnica może, bo zderzaka nie było. Ale chłodnicę żeśmy wymienili już. To intercooler i chłodnicę też żeśmy wymienili. I płyn do chłodnicy już żeśmy dolali. Więc nie wiem, czemu nie chcę zapalać. Może przez któreś tutaj części, które zrobimy. Ale wydaje mi się, że coś tu kurde jeszcze jest do wymiany. Coś jest nie tak, bo już powinien odpalić, no. Przez drążek przekładnię kierowniczą nie powinien nie odpalać, no. Ty, a jak zawieszenie wygląda? Ty, jaka krótka sprężynka. Strasznie. Tak myślałem, że akumulator, ale chyba nie. Dobra, zamawiamy części, pini, miska i przekładnia. Droga to przekładnia jest, nie? Ja robiłem to zlecenie i nie ma nic oprócz tych części. No właśnie widzę, że tutaj nic nie jest mechanicznie uszkodzone.
Ale dziwne takie, no powinien samochód odpalić, prawda? Może nie chciał odpalić przez tą miskę olejową, według gry. Ale jeśli w silniku był olej, to ta miska olejowa w niczym nie przeszkadza. Chyba że była na przykład wgnieciona jakoś, że mam sobie to tak wyobrazić, że ona była wgnieciona, że niby tłoki nie mogły się obracać czy coś. Nie wiem, no tak to sobie tłumaczę. Instaluję mu to, kurde, malutkie kółko i niech ma, kurde. Już nie będziesz panował przed laską. No i koło zresztą też musimy mu wymienić. Zaraz z tym zajmiemy, będzie trzeba wyważyć. Ale tak, samochód poza tym wygląda na nowy. Prawie wszystko w bardzo dobrym stanie. Ciekawe właśnie, czy mogę mu to takie byle jakie koło zamontować, nie? Zobaczymy. Kiedyś tak robiłem w CarMechaniku i chyba twórcy oglądali mój film z CarMechanika, że demontowałem felgi z samochodów, kupowałem jakieś najtańsze felgi jakie są i podmieniałem. No nie? I dzięki temu mogłem zarobić kupę siana w grze. Ja pierdzie, oni wiesz, jak pewnie tworzyli tę grę, to nawet pomyśleli, że ktoś tak może robić w grze, no nie? Ale to jednak polska krew przechodzi, kurczę, do gry. To był bardzo dobry interes dla mnie. Tutaj coś takiego zrobiłem. I teraz zróbmy tak. Kupmy najtańsze koło, jakie jest znowu. Czyli weźmy sobie chyba to. Najmniejsze, najtańsze, jakie jest. Do tego najmniejsza, najtańsza oponka, jaka jest. To jest chyba jakaś dragowa albo coś. Nieważne. Chodźmy teraz do tego. Już nie będzie szpanowanka, już nie będzie. Widać, że Polak. No a jak? Aha, jeszcze olej musimy dolać, pamiętajcie o tym. Dolejmy, kuźwa, olej. Pyk, 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 wyważanko. Te koła i tak się przydadzą, komuś tam zamontuję później, jak tu nie będzie może. W którymś zleceniu na pewno będzie się dało. Także, zresztą one nie są drogie, więc dużej straty nie ma na tym. Tu już mamy, montujemy. Hop! Dobra, zrobione. I tak, teraz na dół, wlewamy olej. Jak ty w realu taki jesteś, to ja dziękuję. Trzeba sobie radzić. Ja zacząłem robić w CMS 14. Jak ciebie zobaczę. Aha! Że tak jak ja. No ej, tam się tak dało robić. Tutaj chyba się już tak nie da. Tutaj się już tak chyba nie da. Ale zobaczymy. To jest dobry interes. To jest naprawdę dobry interes. Do jakiej szkoły średniej poszedłem? Poszedłem do szkoły elektrycznej, do elektryka, ale drugi raz bym nie poszedł. Moim zdaniem trochę strata czasu, chociaż takiej wiedzy technicznej człowiekowi też się... Dobrze, wlaliśmy oleja, chodźmy zobaczyć. Dobra, jedziemy. Zobaczymy jak to jest z tymi kołami. Czy jak mamy małe koła z przodu, to co się będzie z samochodem działo? Jak się tu kamerę zmienia? O kurde, ej faktycznie siadł. Ale prześwit taki jeszcze całkiem zły, jak w moim Brawo. Taki sam! Co jest? Nie chcę biegu zmieniać? Co? Nie chcę biegu zmieniać? Dlaczego? Ja nie mam, tu nie ma skrzyni manualnej, tu nie ma, nie można tego zmienić. Nie będzie! Nie będzie szpanowania już, no kuźwa nie będzie! Jak poskakuje. Bardzo dobry samochód. Ej, nie chcę biegu zmieniać. Ciekawe dlaczego? Nie wiem, kuźwa. Tu nie ma skrzyni manualnej. Może nie ma skrzyni, właśnie. Ma skrzynię z tego. Z Koenigsegga Regery. Ej, zobaczcie, tu wszystko super jest. Kończymy zlecenie. Nie, nie można, coś tu jeszcze nie gra chyba. A jest, zakończymy. Ty! Patrz, tu można ten sam myk robić. Co ty dajesz? Ej, tu można robić ten sam myk. What? Ej, zaraz to przetestujemy, nie? Zobacz, wszystko zrobione. Ale pięknie, mogliśmy byle jakie felgi mu zamontować. Czekaj, zlecenia, weźmy jakieś poza ten. O, weźmy GTR-a, tu będą dobre felgi. Ja zaraz to ogarnę, czekaj. Chodźmy sobie na podnośnik. Chodźmy sobie, podnieśmy samochód. Ej, kurde, jakie... Zadowolony klient, kolejny zadowolony klient. Dawaj wielkie felgi. Tu śrubka popsuta, tak. Oj, byczku, my tu zaraz hajsy pozarabiamy. Nie dość, że całą rejestrację tworzy, to jeszcze felgi kradnie. Jakie kradnie, po prostu... Ty, ciekawe jak GTR będzie jeździł na takich malutkich kółeczkach. Ja pierniczę, to będzie dobre. Ja dzisiaj też w WD-40 działałem. Wiecie, co dzisiaj robiłem? Dzisiaj wymieniałem baterię, znaczy zawór w baterii prysznicowej. Bateria taka, wiecie, to co się odkręca wodę, zakręca, no nie? Nie taka do pilota. Wymieniałem
zmieniałem i też musiałem WD-40 pryskać, bo normalnie nie dało się dostać. Tyle kamienia w wodzie jest, że to jest szok. Siema, siema wszystkim, co dopiero wpadli. Witam nowych, witam starych. Dobrze. Koła zdemontowane, kupuję, zrobimy zakupy. I tak, felgi kupujemy, już wiemy które, 4 sztuki. Zobaczymy, czy to w ogóle się da zrobić. Czekaj, zawsze za dużo tego escape'a naciskam. 4 opony. GTR będzie świetnie wyglądał z tym tuningiem, mówię wam. Ja teraz każdemu klientowi będę wyważał koła. Każdemu będzie bardzo dobra robota. Co tu w ogóle jest do zrobienia? Głośny wydech. Dobrze, naprawimy ten wydech przy okazji. Czekaj, czekaj, co? Aha, tu się nie da automatycznie wyważyć. Cip. 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 Montujemy. W ogóle najpierw darmowe nowe opony. Tak, wydech musi być głos. No właśnie, to jest GTR. Kurczę, to musi być. Nie wiem, o co temu facetowi chodzi. Może to nie wydech, no. Teraz się okaże. Musimy jeszcze ogarnąć, które części da się wymontować. O, już wszystkie wyważyłem. Teraz się zamontowałem. Teraz wyważyć ostatnie. Tak, darmowe felgi już chyba żeśmy ogarnęli. Przynajmniej do zlecenia tego fabularnego. Nie wiadomo, jak będzie z tymi pozostałymi. Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tym wydechem, bo to będzie trzeba i tak zrobić. Podnieśmy to. Z przodu już chyba możemy... A, zobacz. No, coś tu zardzewiałe, panowie. Się demontuje jak klocki Lego. Będzie raz, dwa, trzy robota. Czy jeszcze tutaj coś mamy do demontowania? V6, człowieku. Ile tu litrów jest? Kto wie? Ile litrów jest w GTR-ku? To możemy... 3,7? 3,7 chyba, no. Tłumik środkowy. Dobrze, montujemy to. Ej, jak się da, to będziemy bogaczami w Car Mechanica. Ja już wam to teraz mówię. Bierzcie jak swoje, jak się uda. Ja myślałem, że się zabezpieczyli w tym Car Mechaniku, ale chyba nie. Zobaczymy, czy się da. Okej. Okay. O, się! Ej, tu będzie spaz zajebisty, gościu. Jak to, ej, jak to się uda zrobić, jak klient weźmie ten samochód z powrotem, to my będziemy milionerami, bo będziemy każdy samochód tak robić. A czy kasa się przydaje, bo tutaj, jak wiesz, można rozbudowywać warsztat, można kupować swoje auta. Będzie gleba totalna teraz, jedziemy na tor testowy gościem. Ja pierdolę. Czekaj, obniżymy, bo tak nie widać za bardzo. Patrz, od przodu wygląda spoko, fajne auto. Idziemy na tor testowy, bo tutaj są takie, wiesz, wyboje. Jedziemy. Uwaga. Ten przynajmniej biegi zmienia. Drift. Fajnie brzmi nawet, jak na tą grę. Ja pierniczę. Dobra, tutaj są te progi zwalniające, zobacz. Mam nadzieję, że twórcy nie zobaczą tego streama, nie? Mam nadzieję, że się uda zakończyć to zlecenie. Super sprawa. Czekaj, czekaj, czekaj. O, czekaj, gra się coś za długo ładuje. Ale się nie zawiesiła chyba. No, ale tutaj jakieś coś tam. To nas nie obchodzi. Zobaczmy, czy da się zakończyć zlecenie. Gościu, kupiliśmy... Ile to kosztuje? Opona kosztuje $48, a felga... Felga kosztuje 20... To czekaj, to na moje to będzie 60... No, $70 niecałe. $68 wyjdzie. $68, a jego koła możemy sprzedać... O kurde, ty! Za prawie $1000! To jest bardzo dobra robota! Czekaj, zobaczymy, czy się da to zlecenie zakończyć. O, się! I patrz, mamy te... What? Patrz, mamy te felgi normalnie... Razem koła mamy w ogóle i możemy to sprzedać, patrz. Dostajemy normalnie za to hajs. Tu mam jakąś skrzynię w ogóle. Ej, odkryłem glitcha w grze. Możesz wymontowywać felgi z samochodu, sprzedawać je jako swoje. Biznes to biznes, dokładnie. Mapa do stodoły, kurde, już to odblokowałem.
6, to możemy za 6. W ogóle tu można bardzo łatwo sprzedawać rzeczy. Sprzedaj części, których kondycja jest niższa lub równa 30%, my damy sobie 80 i pyk. I zobaczcie, dostaliśmy też trochę kredytów. Ale gościu, tutaj jakąś felgę mamy też sprzedać. Czekaj, które zlecenie jeszcze bierzemy? Które bierzemy zlecenie? Coś co ma drogie felgi. To będzie miało drogie felgi. Ty, udało się! To są kredyty, nie dolar. Mogą być też złotówki. To jest elektryk, to jest Tesla Roadster, ta taka pierwsza Tesla. Co jest? Nie, to jest Tesla na pewno? Ty, no tak. Jest tutaj bateria, ale to jest też akumulator. Okej, ciekawe. Trochę nie czaję, ale dobra, no jest zwykły akumulator. No, 10, ej kurczę, to trzeba wszystko obliczyć. Nie, nic nie zgłaszajcie tego do twórców, bo to jest super opcja, żeby zarobić haj. To jest doskonała opcja. Tu też będą, znaczy te felgi chyba małe są, no nie? Tak, coś mi się wydaje, co tu w ogóle trzeba zrobić? Inne zadania, czekaj, co jest? Wymień płyn do spryskiwaczy, wymień płyn hamulcowy. Nie ma sprawy. Wymieniamy wszystko. Jest Alfa Romeo? Ej, faktycznie, wygląda tak trochę jak Alfa Romeo. Ten tył tutaj taki, nie? Ale to jest elektryk. Dobra, nieważne, trzeba kupić nowe koła. Kupujemy ta felga, 4 sztuki i kupujemy, zobaczymy czy to się da w każdym samochodzie, bo to są najtańsze opony, tutaj te opony mogą być bardzo drogie, ale te są najtańsze, 48 zł kosztują. 4 sztuki, żeby nie przesadzić, pyk. A wiesz co, jedną rzecz sprawdzimy, po ile jest ta felga? Trzeba tylko płyny uzupełnić, słuchaj, w tym samochodzie. Ja na pewno dobrze uzupełnię te płyny. Dobrze pan trafił. Bardzo dobrze pan trafił. No 500, tutaj trochę mniej. W GTR-ze były te felgi droższe, nie? Więc trzeba brać takie samochody raczej sportowe, żeby to robić. Alfa Romeo Concept? Chyba Romeo. Bardzo podobny do Alfa Romeo jest, faktycznie, no. Montujemy. Tutaj tylko płyny uzupełniamy i elo, nie? Już nas nic nie obchodzi. Bo to jest zadanie poboczne. Patrzcie, ile hajsu zarobimy z tego. Tu już zarobiłem ze... coś koło 3500? Coś takiego, no nie? Albo i więcej nawet. Nie rozdziel. No ładnie, ładnie. Coś koło 3500 to wyjdzie, bo tu jeszcze cena tych części, tych felg, no nie, jeszcze robocizna, przecież patrzcie ile ja muszę wyważać. To też się liczy. No i musi jakiś pracownik robić, prawda? Dawaj mi to kółko. Montujemy następne. O, już nie muszę, dobrze. Czyli mamy 4 sztuki. I pa. Już wszystko. Pyk. No tu więcej wyważania. Zabieramy i montujemy. No i co, to też 500 dolarów będzie, no nie? Czy tam złoty? Co za różnica, dolar czy złoty? Prawie to samo. I montujemy. No, ten samochód GTR lepiej wypadał. Pewnie będą jeszcze jakieś tam Pagani, nie Pagani, to w tych samochodach pewnie felgi będą legendarnie drogie. A tutaj to... Ale to dziwne, że tego jeszcze nie załatali, nie? Od Car Mechanica chyba 14, kiedy to odkryłem, że można tak robić. A ja podejrzewam, że jestem jedyną osobą na świecie, która to odkryła. To jest wbrew pozorom niechlubny achievement. Niechlubny, zdecydowanie. O, tylko Polak mógł na to wpaść, żeby tak kantować. A tak na marginesie, tak już mówiąc serio, wiecie, że ponoć Polacy nauczyli się kantować od Niemców, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów na przykład. Że to Niemiec nauczył Polaka. Taką opinię słyszałem ostatnio. Dobrze. Nawet nie będę nim jeździł, bo to nie ma co. Tylko wiecie co, odstawimy go sobie przed warsztat. Tak. Koła wymieni, opony wymieni, jeszcze do tego naprawi. No, co za fantastyczny mechanik. I tak, my mamy... Co tam mieliśmy zrobić w ogóle w tym zadaniu? Płyn hamulcowy i dospryskiwacz. Tutaj mamy hamulcowy. I siup. Ten głupi dziób. Wlejemy. Jaki żurek, ty. I tak samo płyn do spryskiwacz. Dalej nie dochodzi to do mnie. Jak można płyn do spryskiwaczy wymienić? No, ale niektórzy wymieniają faktycznie. Okalejemy. Fajna wymiana, bardzo mi się podoba. Sporo na niej zarobimy. Jak za wymianę płynów dostanę tutaj jakieś 1500, coś koło tego. Płyn do migaczy wymienić. No dobra, to gdzie... A, czekaj, do sprysk. Spójrz, stary, wlej, no, coś zrobiłem. Czekaj, co ja tu wymieniłem? A, to jest chłodniczy, dobra, nieważne, kuźwa. To nie ten płyn był. Dobra, tamte też wymieniliśmy, panie. Lejemy tutaj.
Jak to się nazywa? Windscreen washer works best from plus... Co? What the fuck? Tam jest plus 200... Co? Jeszcze raz. Works best from plus 200 stopni... Aha, dobra, to są stopnie. Nie, no jak? 200 stopni Celsjusza do minus 40? Jak 200 stopni Celsjusza? Co jest, kuśwa? To ja rozumiem, że ten płyn jest już przygotowany na przyszłość, jak będzie ocieplenie klimatu, tak? Bardzo dobrze. Okej, okay, no zakończamy zlecenie. Przedajemy koła i słuchajcie, mamy kupę siana zarobione. Proszę bardzo. Zrobiliśmy zlecenie i zobaczcie, ile już kasy ma. Dopiero dwa zlecenia. I trzeba brać same takie zlecenia. O, znowu mamy GTR-a. To jakieś Fair Lady. Za GTR-a jest dobry hajs, jeśli chodzi o wymianę kół. I tutaj znowu wydech. Jezu.